Cześć kochani, tutaj Ola Papierowa Jaskółka. Witam Was serdecznie w mojej już trzeciej odsłonie YouTube Hopa, tym razem lato, jesień. Tradycyjnie bawimy się razem ze wspaniałymi sponsorami, których widzicie tutaj na planszy. Ja też jestem bardzo dumna z tego, że mogę tutaj być i że mogę tym razem pokazać Wam moją inspirację w tym cudownym, leśnym, baśniowym klimacie. Widzicie teraz zasady naszej zabawy, oczywiście one są też na dole w opisie filmu, więc zapraszam Was serdecznie, mam nadzieję, że każdy z Was będzie się świetnie bawił i wyciągniecie tyle inspiracji, ile tylko jesteście w stanie i mam nadzieję, że będziecie wracać do tych filmów i będziecie tworzyć razem ze mną i z innymi twórczyniami. Ja przygotuję dzisiaj baśniowy pamiętnik, notatnik na wyjątkowe zapiski. Jak widzicie, wykorzystałam w tym celu zwykły zeszyt kupiony w hipermarkecie. Jest ich teraz pełno, niedługo wrzesień, więc dzieciaki niedługo idą do szkoły, dlatego z zakupieniem takiego zeszytu nie będziecie mieć żadnego problemu. Ja wybrałam brulion w sztywnej okładce, w kratkę, który jest trochę grubszy niż takie tradycyjne, bo zamiast 60 ma ponad 100 kartek. Chciałabym, żeby to była forma taka magiczna, bardziej książkowa, stąd właśnie ta grubość, ale możecie zdecydować się właściwie na dowolną. Z mojej strony tylko jakby podpowiem, że faktycznie ta sztywna okładka jest dość kluczowa, żeby osiągnąć ten efekt końcowy, który chcę Wam pokazać. Jak widzicie, do ozdobienia bazy wykorzystuję starą książkę. Mam takie znajdy, które były albo bezpańskie, albo rozczłonkowane gdzieś tam w antykwariatach, takie, które gdzieś ktoś miał na strychu. Często jest tak, że po prostu przynoszę książki do domu, jak idę wyrzucić śmieci, bo zostawiane są w różnym stanie, w różnych miejscach u nas w mieście i zdarza mi się taką książkę po prostu przynieść i dać jej drugie życie. Dreję sobie strony na kawałki, przygotowałam sobie klej. I tutaj pierwsza dobra informacja dla tych, którzy nie mają dużo mediów, to jest po prostu resztka jakiegoś kleju, którym kiedyś został grunt, żeby ten klej był rzadki, więc tutaj wykorzystujemy wszystkie te nieudane zakupy z marketów, które nam zalegają w szufladach. Jeżeli klej mamy za gęsty, to go trochę rozwadniamy. Dlaczego to jest istotne, żeby klej był rzadki? Ano dlatego, że zależy mi na tym, żeby on dokładnie wmógł w papier, którym oklejam bazę. I tak jak widzicie, staram się smarować okładkę pod spodem, po czym jeszcze każdy element, każdy fragment tego papieru książkowego dokładnie namaczam tym klejem lekko rozwodnionym. Generalnie starajcie się to robić tak, żeby było to rzadkie, namiękające, tak, żeby wiecie, że ten klej przesiąka na drugą stronę, ale niezbyt moczy okładkę, żeby jej nie uszkodzić, żeby jej nie odkształcić i żeby to nie schło, Bóg wie ile czasu. Ja tutaj po prostu ten klej rozwadniam lekko jeden drugim, jeden mam bardzo rzadki, drugi mam taki od po prostu, którego nie korzystam, którego kupiłam gdzieś tam w Kiku i leżał. I po prostu za pomocą pędzla takimi fragmentami sobie książkę, znaczy mój zeszyt pokrywam stronami z książki. Co jest tutaj istotne, to naprawdę musicie zwracać uwagę na to, żeby każdy fragment był dokładnie tym klejem pokryty, tak żeby nie było żadnego suchego miejsca, bo to później będzie widoczne, tak żeby faktycznie okładka notesu oraz te elementy papierowe tworzyły jakby jedną spójną masę i całość. To ma się faktycznie ze sobą połączyć, scalić i po prostu ze sobą zespolić. Wtedy osiągniemy naprawdę fantastyczny, solidny efekt. To nam da też to wykończenie, na którym mi zależy, bo chciałabym, żeby książka wyglądała ostatecznie tak, jakby była pokryta nieregularną skórą.
Ja już taki efekt raz robiłam, zresztą całkiem niedawno pomagałam w przygotowywaniu obozu harcerskiego tematycznego na kanwie serii filmów Jak wytresować smoka, więc robiliśmy właśnie taką baśniową kronikę, księgę, gdzie zależało mi, żeby odtworzyć na okładce jakby smoczą skórę. Tutaj ten efekt nie będzie aż tak rozbudowany, nie będzie masek, nie będzie łusek, bo chciałabym, żeby to nadal był taki efekt baśniowy, ale bardzo realistyczny, taki, że faktycznie trzymając ten notatnik w ręku, mieć takie przeświadczenie, że jest to wyjątkowa baśń, ale jednak no taka, wiecie, wprost z jakiejś magicznej biblioteczki. I teraz spójrzcie na to, co się dzieje na ekranie. Te elementy papieru bardzo dokładnie wprasowywuje w załamania notatnika. I to jest właśnie istotne, żeby ten klej przesiąkał przez warstwę, tak, żeby on w każdym załamaniu, ten papier się po prostu dokładnie wkleił. To Wam zapewni efekt tego, że będziecie mogli tą książkę, ten notatnik otwierać, że on nie będzie trzeszczał, nie będzie pękał. Bardziej traktujcie faktycznie te skrawki papieru jak skórę, jak taki materiał żywy, jak tkaninę, niż jak papier. Chciałabym, żeby właśnie wszystko dolegało bardzo, bardzo, bardzo dokładnie w każdym załamaniu i również tutaj, tak jak widzicie, na brzegach, na grzbiecie, tak żeby wszystko dolegało do każdej, nawet najmniejszej powierzchni, żeby po prostu też ta praca była solidna i żeby się trzymała, no bo w końcu notatnik to forma użytkowa, więc fajnie by było, żeby przetrwała jak najdłużej. Zobaczcie, że wszystkie brzegi staram się kleić tak, aby wystawały, i wklejam je do środka, zaklejam bardzo dokładnie rogi, a przy samym grzbiecie staram się dokleić te elementy do okładki jak najbliżej łączenia ze stronami, ale tak, żeby nie naciec klejem i żeby nie naciec tym papierem na same kartki. One są co prawda osłonięte przeze mnie folią aluminiową, ale jednak tam przy brzegu zawsze może się coś wydarzyć, zresztą zobaczycie to, bo później przy malowaniu odrobinę farby mi się tam naniesie, co oczywiście poprawiłam na końcu. Spójrzcie, bardzo dokładnie pokrywam klejem grzbiet, tak żeby właśnie ten papier się załamywał, równiutko przylegał i żeby był doskonale wprasowany i będę naprawdę, naprawdę tutaj starać się maglować każde to załamanie, otwierać i zamykać tę książkę, żeby uzyskać jak najgładszy, jak najbardziej solidny efekt. I bardzo jeszcze dużo uwagi będziemy poświęcać jakby samemu grzbietowi, ponieważ tam na samej krawędzi, na górze i na dole trzeba będzie ten papier tak wkleić, żeby pokryć dosłownie grzbiecik, a żeby nie zakleić nam kartek, czyli będziemy sobie to wszystko do grzbietu w środku wciskać. Jak widzicie, lekko podsuszam nagrzewnicą pierwszą warstwę, ale tylko do tego stopnia, żeby przestała się kleić. Tylko do tego momentu, który pozwoli mi odwrócić notatnik i pracować dalej. Nie suszymy tego dokładnie w tym momencie, bo nam po prostu wygnie się okładka, która jest dość wilgotna. Co prawda zeszyt w twardej okładce zazwyczaj jest jakby laminowany z wierzchu, więc mało wchłania wodę, ale ponieważ używamy dość mokrego kleju, dość rozrzedzonego, no to tutaj z tym suszeniem musimy naprawdę bardzo uważać. I to też zobaczycie, ten film rozkręcony jest w 2 dni, ponieważ moja rekomendacja jest taka, żeby to po prostu wysuszyć jak najbardziej naturalnie, żeby to wszystko się zespoliło, żeby to wszystko się ze sobą zgrzało, żeby okładka w środku również była dokładnie wysuszona. Zajmuję się teraz drugą stroną, to jest proces dokładnie taki sam jak na stronie pierwszej. Spójrzcie, że staram się jak najmniej regularnie te elementy dokładać, tak żeby tworzyły różne linie, tak żeby tworzyły no po prostu różne kształty, a to dlatego, że później będziemy je podkreślać, one później będą bardzo widoczne, więc starajcie się to robić niby
nieplanowanie, ale z drugiej strony tak, żeby po prostu te wszystkie linie były w miarę harmonijne, żeby te łatki się jakoś tak ładnie nakładały, żeby nie wszędzie były tylko proste strony, czyli proste jakby linie, ale też takie wydarte, tak żeby te łatki po prostu wyglądały jak najbardziej naturalnie. Wiadomo, że jeżeli chcecie zrobić smuczą księgę, no to tutaj postarajcie się to zrobić w formie na przykład ząbków, układu łusek da się odtworzyć za pomocą papieru. To naprawdę można się pobawić wieloma formami, dlatego że jak widzicie tutaj przyklejam po prostu kawałki książki, a możecie najpierw te kawałki namoczyć i na przykład poskładać, powywijać, pognieść. Także bardzo dużo różnych faktur można uzyskać w ten sposób i ja ten sposób ozdabiania okładek bardzo lubię i korzystam z niego od lat, właśnie tworząc różne prace tematyczne, takie jak kroniki, takie jak albumy, właśnie takie jak tła na Blade Ramach, takie jak na pracach na drewnie. Ten papier jest jednak takim wdzięcznym materiałem, który się da tak fantastycznie formować za pomocą wody z klejem, że no tutaj właściwie ogranicza Was tylko wyobraźnię. Ja tworzę dzisiaj proste łatki, tak żeby każdy sobie mógł z projektem poradzić, a Was zachęcam do kombinowania, zachęcam do tworzenia marszczeń. Da się w ten sposób zrobić korę drzewa, da się w ten sposób zrobić właśnie łuski, także kombinujcie. Podchodźcie do tego kreatywnie, a jak ktoś chce po prostu bezpiecznie tworzyć ze mną, no to dorobi dokładnie tak jak na filmie. Ja Wam tego procesu nie ucinam, właśnie ze względu na to, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda dokładnie, krok po kroku, jak zagiąć elementy. Właśnie tak jak na brzegach to widzicie, ja tak teraz naprawdę od środka widzicie, jakby nasączam ten papier, dopiero później smaruję klejem zeszyt, dopiero później zaklejam i to wszystko przyprasowywuję. Pędzel, którego używam, ma takie średnio miękkie włosie, to znaczy włosie samo jest miękkie, ale jest bardzo sprężyste, dzięki czemu też ten papier od razu bardzo fajnie się przyprasowywuje, bardzo fajnie się dociska. Więc tutaj naprawdę polecam dość porządnie zastanowić się nad rodzajem pędzla, żeby to nie był taki standardowy pędzel okrągły, lepiej to zrobić płaskim, czyli takim, który faktycznie pozwoli nam na pewien docisk, na pewną, użycie pewnej siły, tak, żeby faktycznie wprasowywać klej w papier, niż tylko go smarować i tylko go nasączać. Prasowanie tutaj i docisk jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście możecie pomagać sobie palcami, ale pamiętajcie, całość to wszystko się klei, więc trzeba uważać, żeby po prostu sobie tymi paluchami nie poodklejać wszystkiego od okładki, ale jak widzicie, to wcale nie jest trudne. O, to prasowanie też jest bardzo istotne na zawiasach, czyli wszędzie tam, gdzie są załamania, robimy to porządnie. Tutaj znowu podsuszam sobie okładkę też tylko do momentu, w którym przestanie być ona lepiąca, bo będziemy wklejać grzbiet. Jak widzicie, na grzbietach u góry i na dole zostawiłam takie luźne paski tego papieru. Tam staram się nie suszyć, bo musicie też pamiętać, że tak nasączony papier wodą z klejem, właściwie klejem z wodą, bardzo sztywnieje. I też dlatego właśnie zalecam Wam suszenie naturalne, a nie jakby do końca za pomocą nagrzewnicy, ponieważ jak nam ten klej za szybko zastygnie, to on jakby się skruszy i może być już jakby sklejony ze sobą sam ten papier książki, ale odkleić od okładki, a wszystko to później, jeżeli będzie nieprzyklejone, będzie luźne, to jeżeli użyjemy farby, po prostu nam odejdzie i spęka i zrobią się wachlarzyny i to nie będzie miało większego sensu. Tutaj zobaczcie, że docinam sobie ten papier, robię go tylko tak długiego, aby pokryć grzbiet oraz zostawić ten margines sobie, aby wcisnąć pod szycie zeszytu końcóweczkę. Tutaj pokrywam klejem cieniuteńko przy brzeszku i zobaczcie, że tutaj to widać dokładnie. Zawijam
I samą końcóweczkę delikatnie wciskam tam pod ten szew. Dlatego zwróćcie też uwagę na to, jak zrobiony jest Wasz bulion, który kupujecie. Fajny jest taki szytyk, który właśnie między szyciem, o tutaj wciskam tam teraz ostrze, między szyciem a grzbietem ma miejsce. I teraz wydzięłam dodatkowy element, dodatkowy fragment papieru. Zobaczcie, wciskam go sobie tam do środka i zaklejam ten brzeg na zewnątrz. Dzięki temu wygląda tak, jakby był fabrycznie zrobiony. Nic Wam nie wystaje, stara okładka nie wystaje, więc nie musicie zastanawiać, żeby ona była w kolorze jakby Waszego projektu. W ogóle nie zwracacie na to uwagi, jeżeli macie ten grzbiet szyty, to spokojnie da się go zakleić bardzo dokładnie. Z malowaniem też trzeba również ten zabieg powtórzyć, drobnym pędzelkiem po prostu domalować do samego brzegu, tak żeby nie było widać białego. No i to właściwie da Wam efekt takiej naprawdę jakby robionej przez Was księgi, tak naprawdę ozdobione tylko okładkę. No dobra, tutaj zobaczcie, że powtarzam ten zabieg, kleję też dodatkowo brzeszki, one od środka też muszą wyglądać bardzo ładnie. Tutaj ponownie fragmencik, wciskam go sobie między brulion a grzbiet, zaklejam na zewnątrz, wszystko ładnie formuję. Palcami pomagam sobie jeszcze pensetą i też rada, ja tego nie zobaczycie na filmie, ja sobie to zazwyczaj robię później, tutaj akurat nie miałam wstążki w konkretnym kolorze, ale jak tylko kupię, to sobie dorobię. Między ten grzbiet szyty a grzbiet klejony można sobie wkleić wstążki satynowe, które będą po prostu znacznikami między stronami, to też doda dodatkowego charakteru pracy. I podsuszam to lekko na tyle, żeby się nie kleiło do blatu, bo też nie zostawiamy na blacie do suszenia czegoś, co się klei, żeby nam się po prostu do blatu nie przykleiło. I jak tylko jest w takiej formie, że to się da po prostu postawić, to zostawiam to na noc. No i ten fragment filmu to już jest nagranie z następnego dnia, kiedy mamy wszystko suche, to jest niesamowite jakby dotyk tego papieru jest niesamowity, bo tworzy jakby jedną całość. Zobaczcie, że tam, gdzie po prostu papier wyszedł za szybko albo był po prostu za mało nasączony, po prostu ten papier sobie odszedł i stanął dęba. Tutaj podklejam, to już po prostu klejem magicznym. I zabieram się za przygotowywanie dekoracji. Użyłam odlewów. Odlewy są z różnych marek, z różnych firm. Jak chcecie wiedzieć, skąd coś wzięłam, czy skąd wzięłam ten papier, co to jest za marka, piszcie w komentarzach, ja Wam będę odpowiadać, będę Wam podsyłać linki. Te odlewy, które widzicie, to na pewno jest ramka z motyl i róża z Primy i kurczę, paprocie, nie pamiętam, ale spokojnie, chcecie wiedzieć, piszcie w komentarzach, będę Wam wstawiać linki. Jeżeli chodzi o papier, to jest fragment z Tampery. Ja dosłownie miałam jakąś mglistą wizję tego, co chciałabym umieścić w tej ramce. Na początku myślałam, żeby to była jakaś postać, może jakiś elf, może jakiś rycerz, może kombinowałam bardzo mocno, aż w końcu stwierdziłam, kurczę, niech ta ramka będzie takim oknem, takim zwierciadłem, przez które widzimy zupełnie inny właśnie świat. I ta właśnie rama będzie nas przenosić do lasu, dlatego wybrałam ten fragment papieru ze Stampery, żeby nas to przenosiło w taką leśną, fantazyjną, fantastyczną, baśniową Ukrainę. Ale żeby też nie było łatwo, zobaczycie, że wcale ten dostęp taki prosty nie będzie, no bo przez pęknięte lustro na pewno nie da się przejść tak szybko. Zobaczcie, tutaj wykorzystuję też metalowe narożniki, takie dekory, które mam z któregoś z lotów. Bardzo je lubię, często z nich korzystam jako właśnie takich ozdobników. Wyznaczam sobie za pomocą linijki do centrowania tego holca mniej więcej odległość, w których i miejsca, w których te znaczniki będą, a to dlatego, że wykorzystamy sobie do nadania faktury dodatkowej na tej okładce klej na gorąco, który już się grzeje tam
z boku, jak widzicie. Oczywiście zauważyłam, że jeden z tych narożników różni się od reszty, więc musiałam wyciągnąć je wszystkie jeszcze raz i dopasować cztery takie same. No i teraz zobaczcie, za pomocą pistoletu i kleju na gorąco rysuję sobie takie linie, które będą później wyglądały jak faktycznie dekory na skórze, jak elementy. I ten sposób też wykorzystuję bardzo często i Wam go też serdecznie polecam, bo z kleju na gorąco naprawdę da się robić dużo finezyjnych i fantastycznych zdobień. Ja tutaj robię akurat takie najprostsze z możliwych, ale fantastycznie klej na gorąco również się formuje. Wystarczy mieć mokry palec, czyli naszykować sobie miseczkę z zimną wodą obok i taki klej, który macie gorący, wylany, na przykład nakropiony właśnie na taką bazę, okładkę, tak jak to widzicie, zobaczcie. Da się po prostu wyformować bez doklejania sobie tego do palca, bez parzenia się, po prostu wilgotnym palcem da się rzeźbić jakby w kleju na gorąco, dopóki jest świeży. Ja to teraz, zobaczcie, poprawiłam sobie jedną linię, która wyszła krzywo i mam efekt, który chciałam. Oczywiście na grzbiecie robię sobie tylko takie pseudo szycia, ale da się też spokojnie coś napisać, da się właśnie zrobić jakieś takie a la kapnięcia wosku na świecach, da się zrobić bardzo dużo rzeczy, które serdecznie polecam. Ja tutaj akurat idę w tym momencie w minimalizm, bo jak widzieliście, mój projekt kompozycji jest i tak już dość bogaty i dość składający się z wielu elementów. No i właściwie, słuchajcie, za chwilę zabieramy się za malowanie. Malowanie Wam przewinę, bo nie jest to nic odkrywczego, oprócz jednej ważnej rzeczy, czyli jakby metody nakładania farby oraz rodzaju farby. Tradycyjnie oczywiście możecie pomalować to gessem, możecie to pomalować farbą akrylową, co serdecznie polecam. Ja będę wykorzystywać do malowania farbę do drewna. To jest farba bardzo stara, którą kiedyś dostałam i korzystam z niej bardzo chętnie. To jest farba taka z drobinami metaliczna, w sumie właściwie nie wiadomo w jakim kolorze, czarno-brązowo-zielono-grafitowym ze złotymi drobinami. O, zobaczcie, mam to tutaj. Ona jest stara, więc jest dość gęsta, co ułatwi mi osiągnięcie efektu, na którym mi zależy. I to jest właśnie istotne. Znowu wykorzystuję pędzel, który ma sprężyste włosie, zresztą ten sam, którego używam od początku, dlatego że ja bardziej wprasowywuję farbę, niż nią maluję, niż nią przesuwam. Nie chcę, żeby były widoczne pociągnięcia pędzla, więc maluję w różnych kierunkach, ale właśnie minimalnie rozwodnioną farbą, w takiej naprawdę dość konkretnej ilości, bo ta farba ma u mnie już jakby formę pasty, tak się zeschła ze starości i to mnie tak naprawdę cieszy, bo chcę to wprasować, chcę to wyślizgać do tego stopnia, że ta farba jakby scali się z tym papierem, że nie będzie osobną warstwą, tylko zobaczcie, stworzy taki efekt skóry, naprawdę lekko połyskującej, która podkreśli nam te nasze zagięcia papieru, te łatki, które robiliśmy, dlatego tak jak wspominałam, fajnie, żeby te łatki były naklejone w jakiś interesujący sposób, no bo po prostu nam ten styl malowania to wszystko podkreśli. Jak widzicie, farba fantastycznie kryje klej na gorąco, akryl zrobi Wam to dokładnie to samo, więc farbami akrylowymi też jak najbardziej możecie się tutaj pobawić. Maluję również od środka grzbiet tak, żeby jakąś taką ramkę dość grubą w środku stworzyć, bo później będziemy sobie wklejać wyklejkę. No i to malowanie, słuchajcie, jest dość istotne tu właśnie przy tym brzeszku, żeby nie wyjechać. Tu robimy bardzo dokładnie, staramy się to zrobić do linii załamania, tak żeby na tą następną białą kartę po prostu nie wejść, bo tam już wyklejki nie będzie. I teraz zobaczcie, ponieważ pas farby mam gęstą, ona wysycha dosłownie od razu, zresztą nagrywałam w tak upalny dzień, że to jest w ogóle szok, że nie rozpłynęłam się przy tym. I już zobaczcie, że pięknie nam wychodzi ten metaliczny, złoty efekt z tej farby. Jeżeli chcecie go uzyskać z farbą akrylową, wystarczy, że dosypiecie do gęstej farby akrylowej takiego metalicznego proszku,
ja go mam z... wrzucę Wam link na górze. Po prawej stronie powinien się pojawić link. Tam są zakupy i tam są te proszki, które kupowałam. Możecie dodać błyszczącego pudru, cienia do powiek, wszystko to, co ma drobinę, ale nie jest brokatem, czyli nie jest gruboziarniste. Powinno Wam właśnie dać taki finezyjny efekt mienienia się, ale nie takiego, którego czuć pod palcami. No i tutaj maluję sobie drugą stronę. Zobaczcie, wprasowywuję farbę. To jest bardzo istotne, żeby po prostu nie było widać pociągnięć pędzla, tylko to wprasowywanie da Wam efekt skóry. I on nie tylko jest wizualny, ale też da się go poczuć pod palcami. To znaczy faktycznie, jeżeli bardzo dokładnie wprasujemy, będziemy się starać wtapiać farbę w papier, to Wam da takie naprawdę satynowe, skórzane wykończenie i nawet pukając paznokciami w ten papier, będziemy mieć wrażenie, że jest to skóra, że jest to obite właśnie w sposób introligatorski skórą, a nie pomalowane i nie poklejone papierem, więc po prostu da nam taki naprawdę fajny, autentyczny efekt. No i słuchajcie, co dalej? Dalej prosto będziemy malować odlewy tą samą farbą, w ten sam sposób. Także ja Was teraz zostawiam, nie przeciągam, posłuchajcie sobie muzyki, popatrzcie, co się dzieje i widzimy się, no co, wtedy słyszymy właściwie, wtedy, kiedy będę miała coś do powiedzenia.
Przechodzimy teraz do stworzenia naszego magicznego lustra. Jak widzieliście, baza już jest gotowa, elementy są pomalowane, więc będziemy zdobić. Kompozycję mam wstępnie zaplanowaną. Wybieram teraz fragment papieru, który będzie naszym przejściem do baśni. Wycinam go i podklejam naszą ramkę. Zwróćcie uwagę na to, że ponieważ wykorzystałam farbę metaliczną, która ma jakby dwa odcienie, a nawet i trzy, bo szczerze mówiąc ona jest jeszcze trochę opalizująca, no to dużo łatwiej będzie mi wyciągać detale z odlewów i one już mają naprawdę fajną głębię kolorystyczną. Tutaj, jeżeli chodzi o tą ramkę, to zobaczcie, przyklejamy po prostu na klej magiczny, tak żeby ona miała dość szeroki zapas na zewnątrz, żeby mi się nic nie przedostało, dlatego że będziemy to lustro tworzyć takie bardziej magiczne. Tak jak mówiłam, będziemy tworzyć efekt spękanej tafli. Moglibyśmy tutaj za pomocą Glossy Accent po prostu zalać to lustro, zrobić z niego jakby szybkie okienko, a ja tutaj chciałabym zrobić pęknięte okno, żeby nadać faktycznie takiej baśniowej energii tej pracy. I tutaj za pomocą Crackle Medium od Rangera wypełniam naszą ramkę dość solidnie, dość grubo, tak żeby stworzyć jak najbardziej gładką taflę. No i teraz tak, dobrze by było po wklejeniu papieru do odlewu go wysuszyć. Ja tego nie zrobiłam i dlatego tafla mi się trochę pofalowała. Ostatecznie uratowało mnie po prostu efekt spękania, który wyszedł na tyle równo, że to mi po prostu zatuszował. Natomiast fajnie by było, żeby właśnie ten papier najpierw sobie podsuszyć, żeby on był płaski i gładki. Po nałożeniu medium ja tam też sprawdzam, żeby nie było bąbli, usuwam je za pomocą igły. No i odstawiam na początek ten element na bok, żeby sobie podsechł, a ja zajmę się w tym czasie wklejką. Do wklejki wybieram papier pasujący kolorystycznie i tym razem padło na papier, słuchajcie, z Action, jakiś arkusz z bloku, który został mi po jakimś projekcie. Arkusz właśnie taki nietypowy, baśniowy, podniszczony, z finezyjnymi wzorami, z efektem rdzy, patyny, który nam się wszystko, znaczy ze wszystkimi elementami i kolorystyką nam się po prostu wpisze. Docinam sobie z lekką ramką, po to właśnie bardzo solidnie i równiutko malowaliśmy brzegi od środka, żeby też je tam było widać. No i nie byłabym sobą, gdybym jeszcze z tym papierem nie pokombinowała, więc za pomocą gąbeczki i różnych tuszy tworzę plamy, postarzenia na brzegach, tak żeby ta wklejka też wyglądała na autentyczną, na starą, na baśniową, na taką po przejściach. Wykorzystuję do tego tusze i Memento, i tusze Distress w różnych odcieniach brązu. Oczywiście, jeżeli chcecie listę, to śmiało pytajcie w komentarzach, będę Wam wrzucać nazwy kolorów, linki do sklepów i co tam się tylko da i o co tylko będziecie prosić. Klejeczka za chwilę wyląduje w środku. Ona też da naprawdę fajny efekt i warto dbać o takie detale, których nie będzie widać na zdjęciach ostatecznych prac, ale po prostu pozwoli stworzyć klimat, bo jakby sam papier w notatniku będzie zwykłym papierem zeszytowym, zwykłą kratkę. Jeżeli macie oczywiście dostęp do takich notatników, które mają na przykład w środku papier czerpany albo coś ładniejszego niż zwykłą kratkę, no to śmiało się miejcie po niego. Ja Wam chciałam pokazać, że z każdego najprostszego zeszytu da się zrobić cudeńko, więc wykorzystałam zwykły. Poza tym w takim zwykłym też dużo łatwiej się pisze i po prostu jest to praktyczne. Wklejka po jednej stronie gotowa, za chwilę sobie wklejamy drugą stronę i dzięki temu właściwie w środek mamy zakończone, no moglibyśmy zrobić te tasiemki, których tak jak mówiłam, ja dopiero zrobię w przyszłym tygodniu, kiedy zakupię odpowiednią tasiemkę. Właściwie no kolorystycznie mam, ale nie tę grubość, więc muszę znaleźć odpowiednio cienko. Czas teraz na klejenie ozdobników. Ja tutaj kleję za pomocą dość
niebezpiecznej metody. Ja akurat wiem, że uczulenia na klej nie mam i robię to po prostu w ten sposób, że pokrywam sobie wierzch dłoni klejem. Wy tak nie róbcie, chyba że też pracujecie z tym samym klejem od lat, macie pewność, że nic wam nie będzie. A jak nie, to po prostu ten klej sobie nałóżcie na papier, na matę, na kawałek plastiku, na jakiś ścinek. Ja to robię na skórę, bo wtedy mam kontrolę nad tym, ile tego kleju nakładam. Nałożone jest równo i nic nie brudzę, nic mi się po stole nie wala, bo mam to po prostu na wierzchu dłoni, zawsze mogę sobie z tego skleju skorzystać. Ale tak jak mówię, robię to na własną odpowiedzialność, a Wy robicie na swoją. No i okej, te elementy ażurowe właśnie na tą metodę kleję, ze względu na to też, że ten klej nie przecieka na zewnątrz. Tutaj nawet jeżeli Wam przecieknie, to zobaczcie, za pomocą pędzelka po prostu go sobie wycieram, dlatego że i tak będziemy te elementy jeszcze później woskować, jeszcze później postarzać, więc nawet jak on trochę kleju zostanie, to nic nie szkodzi. A używam w tym celu magika, więc on wyschnie mi na przezroczysto, więc nie będzie problemu. No dobra, czas na przyłożenie i przyklejenie mojej kompozycji. Używam do tego heavy body gelu, takiego na wyczerpaniu, takiego, którego wstyd używać, ale słuchajcie, pewne media da się wykorzystać do końca. Ja już mam drugie zamówione, niebawem do mnie trafi, więc taką tak naprawdę gęstym heavy body gelem, i to istotne, matowym, będę kleić te elementy. Wiecie, jeżeli mnie znacie, jeżeli bywacie na tym kanale, że uwielbiam kleić na klej na gorąco. Nie tym razem. Tutaj naprawdę chciałabym, żeby móc jeszcze przesuwać te elementy i one faktycznie klejone na heavy body gel, co serdecznie polecam, przesuwają się jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo. Właściwie przy tej pracy osiągnęłam efekt stałości dopiero rano następnego dnia, jak się obudziłam. Tak, to do momentu skończenia właściwie te elementy dało się jeszcze poprzesuwać. Jak widzicie, nakładam tego żelu dość grubo, dlatego że mamy bardzo wypukłe elementy. One w mojej wersji kompozycji też wiszą w niektórych momentach. W niektórych momentach są ażurowe, więc też pamiętajcie o tym, żeby wybrać takie medium, żeby patrząc pod różnymi kątami, nawet od spodu, nie było widać Wam jakiejś brzydkiej, niedomalowanej tektury na dystansie albo jakiegoś właśnie brzydkiego kleju. Oczywiście wiadomo, że możecie poczekać, aż to wszystko wyschnie, pomalować to jeszcze raz i dopiero wtedy zdobić. Ja już nie miałam na to czasu i wiedziałam, że to medium mi zaschnie ładnie, więc ten krok po prostu pominęłam. I teraz zobaczcie, z ostatnim elementem walczę, po prostu zastanawiam się, jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby tej kompozycji, żeby tą kompozycję wyciągać w dobrą stronę. I właśnie decyduję się na podklejenie tego pod kątem, czyli jeden brzeg liścia, ten środkowy, jest dużo wyżej, bo jest po prostu o warstwę grubszą wyżej. Dolny element leży bezpośrednio na okładce, więc to tworzy nam dodatkową głębię, ale właśnie wymusza użycie czegoś w formie żelowej, czyli albo kleju na gorąco, albo właśnie heavy body żelu, który Wam da solidne podstawy, solidne przyklejenie i taką warstwę zespalającą. I właściwie zobaczcie, moja kompozycja nie składa się z wielu elementów, tam są raptem 3, 4, 5, 7 elementów, 7 odlewów i mamy praktycznie kompozycję gotową, a pracę bardzo bogatą. No i teraz wykorzystuję sobie do zdobienia farby akrylowe. Nie mam dużo wosków, nie mam dużej kolekcji mediów, bo bardzo rzadko to robię, bardzo rzadko po te metody sięgam, ale bawię się coraz lepiej z nimi, więc sięgam sobie po różne rzeczy. Tutaj akurat farby akrylowe z Action, jakiś taki ostatni zakup po taniości, właśnie żeby mieć coś w zapasie, a żeby nie musieć wydawać dużo. I tu za pomocą koloru zielonego i odrobiny właśnie tej farby metalicznej, zobaczcie, że ona jest naprawdę niesamowicie głęboka kolorystycznie, bo tutaj na zaschniętym wieczku wygląda na taką brązowo-miedzianą, a na notatniku wyszła czarno-głęboko-zielona. Więc naprawdę świetny zakup. Jak dostałam kiedyś tę farbę od mojego Rafała na pierwsze urodziny, kiedy byliśmy razem, więc ta farba ma, słuchajcie, no grubo ponad 6 lat, więc trochę już ze mną jest. Prawdopodobnie została kupiona w Leroy.
Jak chcecie, to Wam wrzucę nazwę w komentarzach, więc piszcie. Ok, no i za pomocą tutaj farby akrylowej, zielonej, zmieszanej z tą czarną, dekoruję sobie elementy roślinne w mojej kompozycji, czyli właśnie te paprocie, które są tematem dzisiejszej pracy. I ewentualnie delikatnie za pomocą różu, takiego amarantu, bo te farby z Action, wiecie, są takie żadne, jeżeli chodzi o kolorystykę, podbarwiam sobie jeszcze róże, czyli ten motyw bardziej ozdobny, bardziej pałacowy. I za pomocą białego koloru te drobne kwiatuszki, które się obok znajdują. Natomiast nadmiar tego ścieram zawsze papierem. Zależy mi tylko na podbiciu lekkim samego kształtu, a nie na pokolorowaniu. Nie chciałabym stracić autentyczności i magii tej księgi na rzecz koloru. Chciałabym osiągnąć tutaj tylko delikatne podkreślenie leśnego sznytu, czyli jakby podkreślenie tematu, podkreślenie tego, że ta praca jest po prostu bajkowo, ale leśna. No i teraz zaczynamy się bawić złotem za pomocą pędzelka, który ma sztywne włosie naturalne, i za pomocą masy bitumicznej w kolorze takiego miedzianego, starego złota sobie wyświecam te elementy na notatniku. Nie robię tego na początek woskiem, bo nie chciałabym, żeby to się wszystko tak bardzo w oczywisty sposób świeciło. Bardzo lubię tę masę, znam ją jeszcze z czasów, kiedy sięgałam często po dekupaż. Została mi i spisuje się naprawdę świetnie. Zobaczcie, że teraz jeszcze podsuszam sobie tą farbę akrylową, którą mam wilgotną, żeby nie tym woskiem nie wymieszać tego, żeby nie stworzyć jednolitej ciapki takiej, tylko żeby nadać głębi, więc najpierw musi farba zaschnąć, żeby na koniec wyświecić ją jeszcze odrobinę tą pastą. Jedne elementy traktuję mocniej, tak jak właśnie na przykład róża. Chciałabym, żeby ona faktycznie wyglądała, jakby była odlana z metalu. To samo robię z ramką, ale już w mniej dokładny sposób, żeby było widać, że ona jest głębiej, że zdążyła się już przykurzyć, przybrudzić, zestarzeć. Te elementy, które na przykład są najczęściej dotykane, też najmocniej wyświecam i wtedy mamy taki efekt, wiecie, jak na pomnikach. W Łodzi jest ławeczka Tuwima. Tuwim ma oczywiście wyświecony nos, cała postać jest czarna, a tam, gdzie turyści dotykają i pocierają nos na szczęście, on jest złoty. I tutaj też biorę pracę w rękę i zastanawiam się, jakby ktoś ją znalazł w jakimś, wiecie, wziął do rąk i to by była scena w filmie, to co by pogładził jako pierwsza? No i tutaj właśnie mi wyszło, że byłaby to ta róża, więc ta róża błyszczy się najmocniej. Elementy na rogach, one już były metalowe i były lekko złocone, ale żeby nie odbiegały kolorystyką, też je lekko wyświecam. I lekko wyświecam też samą książkę, żeby to po prostu nie było tak bardzo mocno kontrastowe. Więc zobaczcie, tutaj za pomocą już wosku wyświecam grzbiet, wyświecam te zgrubienia, które zrobiłam klejem na gorąco, tak żeby zdobienia podkreślić i żeby po prostu stworzyły ten klimat. I właściwie to wszystko. Tak naprawdę dużo się nagadałam, dużo się natłumaczyłam, a praca jest naprawdę mega prosta, więc liczę na to, że to właśnie mój projekt wybierzecie jako swoją inspirację, bo naprawdę warto za pomocą niewielkiej ilości rzeczy, za pomocą niewielkiego nakładu pracy i niewielkiego nakładu materiałów możemy stworzyć coś naprawdę mega magicznego i mega fajnego. I w ogóle, wiecie, ja się strasznie cieszę z takich prac, bo robię je super rzadko, a ten klimat naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi leży i bardzo mi pasuje i bardzo wpisuje się w to, co lubię robić, bo uwielbiam las, wychowałam się w lesie, wychowałam się na książkach fantastycznych, na fantastyce, która rozgrywa się zazwyczaj właśnie na takich magicznych miejscach jak las. No i słuchajcie, to właściwie tyle. Ja zostawiam jeszcze to moje lustro do wyschnięcia na zdjęciach, które zobaczycie za chwilę, już jest spękane w odpowiedni sposób. Już są elementy wszystkie podkreślone, zaschnięte, wyświecone tak jak trzeba. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że byliście ze mną i właśnie, że zainspirujecie się moją pracą w swoich działaniach.
Będę się z Wami żegnać. Życzę Wam wielu magicznych, baśniowych, niesamowitych chwil tworzenia cudownych prac, które pozwolą Wam się oderwać od świata rzeczywistego i trafić do Waszej baśni. Bo to fajne, wiecie. Nie każdy dorosły musi w tym dorosłym świecie być przez cały czas. Możemy sobie spokojnie pobyć w swojej własnej bajce. To nam daje scrapbookiem właśnie i inne pasje. Żegnam się z Wami. Bawcie się dobrze, bierzcie udział w konkursie. Mam nadzieję, że czekają na Was fantastyczne nagrody i że Wasze prace zachwycą mnie i inne twórczynie, które na nie czekają. Mam nadzieję, że mój film Ci się spodobał. Zapraszam do obejrzenia pozostałych tutoriali. Baw się dobrze i powodzenia!